Cześć, witajcie na kanale Code the Math. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób przeprowadzić interpolację metodą Newtona. Ok, to jest bardzo prosty temat, ale zauważyłem, że niektórzy mają z nim kłopoty z uwagi na to, że jest też może niezbyt dokładnie tłumaczony, tak więc stąd jakby moja motywacja do zrobienia tego filmu. No i weźmy taki bardzo prosty przykład, że mamy układ współrzędny. W tym układzie współrzędnych przyjmiemy sobie dwa punkty. OK. Powiedzmy w ten sposób. Dobra. No i teraz w takiej sytuacji linia, interpolacja dwóch punktów oczywiście jest przeprowadzana wielomianem stopnia pierwszego, zatem jest to po prostu równanie proste. I to będzie najprostszy przykład. Ja potem go rozwinę, tak żeby wszystko było zrozumiałe. Oczywiście widzimy, jakby rozumiemy tą ideę, że wielomian zerowego rzędu, czyli po prostu wartość stała, może nam interpolować jedną tylko wartość. Wielomian stopnia pierwszego, czyli równanie proste, interpolować może dwie wartości i tak dalej, i tak dalej. Stąd jest ta reguła, że jeżeli mamy n punktów, to potrzebujemy n minus 1 stopnia wielomianu do przeprowadzenia interpolacji. Dobra, ale teraz dlaczego metoda Newtona? Dlaczego ona jest ważna? O co w niej chodzi? No więc ważna jest dlatego, że pozwala na wydajność obliczeniową. To po prostu znaczy tyle, że wyznaczamy współczynniki wielomianu i jeżeli potem dojdzie nam kolejny punkt na końcu ciągu punktów, który już mamy, to nie musimy powtarzać wszystkich obliczeń, tylko niewielką część i uzyskujemy po prostu dodatkowy współczynnik wielomianu, który jest wielomianem interpolującym cały ten zbiór punktów. To było szczególnie ważne w XVII wieku, kiedy Newton to robił, bo oczywiście liczono wszystko ręcznie. Nadal jednak wydajność obliczeniowa ma znaczenie, ale o tym będę mówił kiedy indziej. Dobra, zróbmy sobie ten prosty przykład po to, żeby pokazać, o co chodzi z interpolacją oraz jak ta struktura, którą Newton zrobił, no wymusza na nas pewną świadomość, żeby nie popełnić tam błędu i dlaczego ona jest skuteczna. Dobra, no to lecimy. No więc tak. Mam tutaj te dwa punkty. Powiedzmy sobie, współrzędne tych punktów są x1 równe 1, x2 równe 2, no i y1 równe 1, y2 równe 3. Ok, tak weźmy. Dobrze. No i teraz wiem, że równanie prostej to jest, oczywiście równa się ax plus b. Liczę to najpierw normalnie, algebraicznie, żeby coś Państwu pokazać. Ok. W związku z tym, podstawiając, y1 to się równa a razy x1 plus b, y2 to się równa ax2 plus b. Ok. No i teraz, żeby to rozwiązać, stosuję najprostszą metodę eliminacji. Chcę wyeliminować b, a więc mnożę to równanie przez minus 1 i następnie dodaję to wszystko strona. No mam więc y2 minus y1, prawda, to odwróciłem, ok, a razy x2 minus x1, no i b się w tym wypadku upraszcza. Dzieląc to, widzę, że a to się równa y2 minus y1 przez x2 minus x1, ok. No i to się zresztą zgadza z naszym wyobrażeniem. Ja tutaj spróbuję tą linię. Trochę nie wyszło. Przepraszam. No w każdym razie chodzi o to, że jeżeli tu są te nasze punkty w tym przypadku, no to współczynnik a określa oczywiście, to jest różnica tej wysokości, prawda? Y2 minus y1 to jest ta wysokość. X2 minus x1 to jest oczywiście ta długość. No więc stosunek tego do tego określa nam nachylenie. No i to się zgadza. No, ten rysunek jest niezbyt udany, ale to może mniejsza. Dobrze, podstawmy sobie te dane. W takim razie mam 3 minus 1, to jest 2, przez 2 minus 1, czyli to wychodzi 2. Okay. No i wiedząc, że a jest równe 2, w takim wypadku wiem, że mogę użyć na przykład tego równania, prawda? Zatem mam 3, to się równa 2 razy x. W tym wypadku x2, czyli 2, czyli ok, plus b. Z tego mi wynika, że b równa się minus 1. Ok, no i to jest oczywiście proste jak drut do tej pory,
Jedna tylko rzecz teraz, bo w tym momencie zastosujemy metodę Newtona i zobaczymy pewną różnicę, i to jest właśnie jakby powód, dla którego niektórzy mają trudności ze stosowaniem tej metody Newtona, i dlatego właśnie robię ten filmik. No więc zastosujmy teraz metodę Newtona. Ja zmienię kolor, no i mamy tak. Tu jest kolumna X, tu jest kolumna Y, ponieważ w metodzie Newtona jakby każą nam tworzyć taką strukturę, taką tabelę, która zresztą jest bardzo użyteczna i zaraz to zobaczymy. Ok, no więc mam, a przepraszam, może narysuję to nieco mniejsze po to, żeby nie musieć zmieniać strony, żeby było nieco czytelniej. Zatem kolumna X, kolumna Y, ok. Moje wartości dla X 1 oraz 2, wartości dla Y 1 oraz 3. Dobrze, i teraz obliczenie tej różnicy tą właśnie metodą, którą tak mnemotechnicznie nieraz się uczy, polega na tym, że obliczam różnicę między Y-kami, a więc w tym wypadku może zapiszę to symbolicznie, no tutaj Y2 minus Y1 przez X2 minus X1, to jest dokładnie to nasze A i oczywiście w tym wypadku wartość, co już wiemy, dla tego wyrażenia wynosi 2. Dobra, ok. I proszę zobaczyć, teraz jakby jest ten moment, który jest troszeczkę tricky. W metodzie Newtona mówi się nam, że należy używać tych współczynników, to znaczy, że współczynniki dla naszego wielomianu to są te. Zatem, jakby to było, że nasz wielomian miałby mieć współczynniki 2, ok, oraz tutaj 1. No i teraz o co chodzi? No mamy istotny dysonans, istotny kłopot, ponieważ to, co żeśmy tutaj wyznaczyli na podstawie tych prostych obliczeń, wychodzi na to, że mamy 2x minus 1 i to jest słuszne, to widzimy, widzimy tutaj na rysunku, prawda? Może rysunek niezbyt dokładnie to oddaje, ale tutaj właśnie punkt przecięcia w minus 1 powinien być dla tej linii. Ok. No i to się zgadza z danymi. A tu w metodzie Newtona widzimy coś takiego, że powinniśmy wziąć tę wartość o tę wartość. Zatem to jest jedynka. No i ok. I teraz najważniejsza rzecz w tym wszystkim. Tutaj proszę o uwagę, o co chodzi. Otóż Newton wymyślił tę metodę w taki sposób, po to, by móc korzystać z tej struktury, z tej tablicy, której pożytek z niej zaraz pokażę. Ale żeby to mogło działać, musimy następującą rzecz zauważyć. Proszę zobaczyć. Myśmy wzięli informację o wartości naszej interpolowanej funkcji, prawda, czyli o wartości tej funkcji w tym punkcie, czyli informację o ile to jest dla tego punktu. Myśmy skorzystali z tego, prawda, czyli wzięliśmy tą wartość, prawda, a nie wzięliśmy wartości dla zera, tylko dla x1, dla naszego pierwszego punktu, który jest tu. I musimy zrobić odpowiednie przesunięcie. Musimy zrobić taki krok w tył. No i proszę zobaczyć, jak to jest w metodzie Newtona. Otóż, żeby ten wielomian był poprawny, to nie używamy takiego. Używamy z przesunięciem, czyli wielomian Newtona będzie obliczany tak. Współczynnik ten, ok, tylko razy w tym momencie x minus x1, ok, i plus nasze b, czyli w tym wypadku ta wartość. OK, czyli jedynka. No i oczywiście, jeżeli to sobie rozpiszemy, ja może, żeby było widać, rozpiszę to tutaj. Czyli mamy po prostu, możemy to sprawdzić, na przykład dla x2, podstawić do takiego wielomianu. No więc proszę zobaczyć. Y2 równe jest 3, czyli mam 3, to się równa. No i mam 2 razy i w tym wypadku x2 muszę podstawiać oczywiście, bo wziąłem dla y2, gdzie tutaj obowiązuje mi x2, a więc x2 równe jest 2, odjąć x1, które równe jest 1, ok, no i plus mój współczynnik o ten tutaj, czyli b. Dobrze, no i to oczywiście 3 to się równa 4 minus 2 plus 1, czyli to jest 3, czyli to się po prostu zgadza. Mamy korekt. Ok, dobra, no i widzimy teraz, jak ta metoda ma działać, więc żeby zobaczyć jakby tą ścieżkę, to postępowanie dalej, rozszerzymy sobie to z tym, że w tym wypadku będziemy mieć 3 punkty, bo to o to właśnie w tej metodzie chodzi, żeby gdy dochodzą kolejne punkty, nie musieć od nowa obliczać tych współczynników, tylko móc to zrobić jakby za jednym
skorzystać po prostu z wcześniej wykonanych obliczeń, co było ekstremalnie ważne w czasach Newtona i dalej tak naprawdę w tworzeniu programów do obliczeń numerycznych również jest bardzo istotne. Ok, w tym przypadku mamy y2 minus y1, ok, przez x2 minus x1, ok. No i to oczywiście w naszym wypadku konkretnie ma wartość 2, dobra. No i teraz tutaj lecimy tą różnicę, a zatem w takim razie mamy, proszę zobaczyć, w takim razie mamy tak, y3 minus y2, ok, przez x3 minus x2 w tym wypadku, ok, dobrze, bo policzyliśmy sobie w ten sposób tutaj divided difference, czyli różnicę, ile razy różnicowy między tymi, ok, używając tych i to jest tutaj, następnie używając tych, ok, i to jest tutaj. Teraz musimy policzyć jeszcze jeden, więc jak postępować w przypadku, gdy jesteśmy tu? Proszę zobaczyć. No, więc żeby nie musieć przepisywać tego wszystkiego, popatrzmy sobie, jaka jest wartość tego wyrażenia tutaj. No i to jest wartość w tym wypadku 8 minus 3 przez 1, czyli po prostu 5. OK, dobrze. No i teraz używamy tego tu, żeby policzyć divided, przepraszam, ilorazu różnicowy wyższego rzędu. OK. Jak to w takiej sytuacji robimy? No, ma w taki sposób, że mamy to 5 minus to 2, to jest 3, OK. I dzielimy, ale teraz proszę zobaczyć, przeszliśmy jakby o 1 dalej tutaj. W związku z tym musimy również uwzględnić to przesunięcie stąd dotąd. O tak. W związku z tym przez 3 minus 1, czyli 2. OK. No i to oczywiście jest 1,5. Że nie zapisałem tego ładnie. OK. Dobra. No i mamy tabelę ilorazów różnicowych i w tym momencie widzimy, zgodnie z tą regułą, że współczynniki wielomianu, których mielibyśmy użyć, to 1, 2, to co mieliśmy wcześniej, oraz 1,5, które mamy tutaj. Dobrze. No i jak w tym momencie przy określaniu wartości tego wielomianu musimy postępować? No więc ten wielomian, ok, będziemy liczyć w taki sposób, że mamy 1,5 razy i w tym momencie uwzględniamy każde z tych przesunięć. A więc x minus x1, nasze pierwsze przesunięcie, oraz x minus x2, nasze drugie przesunięcie, bo zrobiliśmy tutaj pierwsze przesunięcie tu i drugie tutaj, prawda? Przechodząc o jeden dalej. Plus 2x minus x1, dlatego że dwójka była wyznaczana, prawda, z tym tylko jednym przesunięciem, oraz plus 1 w tym wypadku. No i to są nasze współczynniki. Może ja je jeszcze raz podkreślę. Ten, ten i ten. W ten sposób ta konstrukcja pozwala nam właśnie wyznaczać te współczynniki w sposób wydajny obliczeniowo. Ale a propos wydajności obliczeniowej pojawia się inny kłopot. Wyobraźcie sobie, że ten wielomian jest bardzo długi, więc tutaj mielibyśmy wiele tych mnożeń, prawda? Musielibyśmy mnożyć tutaj bardzo wiele tych wyrażeń i to zaimplementowanie tego w programie komputerowym w taki sposób bezpośredni, jak ja tu zrobiłem, też jest niepotrzebnie kosztowne obliczeniowo. Można zrobić to inaczej za pomocą tak zwanej funkcji zagnieżdżonej. Jeżeli jesteście ciekawi, to dajcie znać w komentarzach. Ja w takiej sytuacji pokażę, jak to zaimplementować w Pythonie. No ale w każdym razie mamy już teraz rozumienie metody Newtona oraz tej tablicy, która powoduje nam, pozwala nam po prostu robić to w sposób wydajny. Dobra, dzięki serdeczne. Oczywiście, jeżeli doceniacie moją pracę, to dajcie suba, zostawcie łapkę w górę. No i cześć. Hej.